Witajcie z Kamionka, 11 marca. Temperaturka jakieś 11 stopni. Przyjechałem sprawdzić co w rodzinach. Będę musiał zajrzeć do środka, dzisiaj pogoda taka zmienna, raz jest słońce, raz kropi deszczyk. Także trzeba będzie to szybko ogarnąć, ale to już najwyższy czas, bo to wszystko zaraz wystartuje. Jak widzicie, pszczoły słabiutko, ale latają, przychodzą nawet z pyłkiem. Także tragedii nie będzie, trzeba tutaj popatrzeć. Spójrzcie, jak wygląda już morela. Już pąki są nabrzmiałe. Na śliwkach mirabelki też już pobękały. Białe, już widać płatki, także lada chwila się zacznie. Żeby nie stać przy otwartym ulu potem, nie opowiadać, to parę słów jeszcze. No zima, było więcej czasu, żeby pooglądać filmiki, poczytać komentarze na forach. Między innymi jest taka sprawa, że niektórzy narzekają, że tamten sezon zakończył się tak niefajnie, bo pszczoły nie chciały zacząć zimować, cały czas czerwiły. To powiem tak, że tak wygląda tutaj u mnie rok w rok. Dlatego no, w tamtym sezonie akurat się przygotowałem, zacząłem izolować i wiedziałem, jak to będzie po prostu, jak ten sezon się przedłuży. Ciężko zalać gniazda. Nie ma co liczyć na to, że pszczoły się uspokoją, bo mam też pasieki w innych miejscach, między innymi na wsi, gdzie sezon już właściwie kończy się z końcem lipca, tam już potem nic nie ma, jeśli nie ma poplonów, to już jest koniec i tam jest łatwiej, tam się nie muszę przejmować, nie są w rodziny w potężnej sili, ale przeżywają i nic się nie dzieje. A tutaj zobaczyliście po prostu, jak to jest, kiedy ten sezon nie kończy się w sierpniu, nie można zacząć sobie zakarmiać, bo jest jeszcze czas. Tutaj do listopada często mam pyłek, rodziny pracują. Tak to jest. Następna sprawa. Teraz dużo mam pytań o paski, kiedy zacząć. Słuchajcie, jeszcze czekam, żeby ta temperatura się unormowała, bo one jeszcze zbijają się na noc w kłęby i nie chcę, żeby siedziały na paskach. Pobywają te dni zimne. Zaglądałem, to w ciągu dnia też są skłębione. Lepiej poczekać, to już niewiele zmieni. Stara pszczoła, jak ją waroza i tak całą zimę opijała, to i tak z niej nic nie będzie. A młode nie jest znowu aż tak wiele, żeby to nam zagroziło. Słuchajcie, co jeszcze? Cieszę się, że popularność pasków wzrosła. Byłem w hurtowni, wiecie tej, co sprzedaje paski. No i tam karton był rozkupiony w sekundę. Mimo, że niektórzy byli sceptyczni co do metody, to słuchajcie, naprawdę trzeba spróbować i zobaczyć, jak to jest, jak to wygląda, a potem dyskutować. Teraz na wiosnę oczywiście paski, potem po lipie też, ale zobaczycie, jak to wygląda w sezonie, kiedy nic innego właściwie nie można zastosować, bo nie można włożyć sobie, już nie mówię o tabletkach apiwarolu czy czymkolwiek, ale nie można nawet zastosować sobie jakichś olejków czy czegokolwiek, żeby leczyć nasze pszczoły. Dobra, ustawiam stanowisko, zajrzymy, słuchajcie, chcę zajrzeć do jakichś dwóch mocniejszych rodzin, do dwóch takich normalnych i do jakichś odkładów. Na szybko tego wszystkiego nie będę przeglądał, bo nie ma sensu. Chcę się zorientować, ile tam jeszcze mam zapasu, bo to jest już czas, kiedy może być już mało. Te duże rodziny na pewno tam już ładnie podjadły. I tyle. Co prawda sprawdziłem sobie w ten sposób, że włożyłem im po kawałku ciasta. Jeśli
miałby potrzebę, to wciągnęłyby to momentalnie. W większości rodzin nie ma wielkiego zainteresowania. Albo zjadły to w ciągu tygodnia, ćwierć kilo, także... Także nie jest źle. Dobra, zaczynamy. No i zajrzymy do pierwszej rodziny, to jest ta jedna z większych. Zobaczcie. Tutaj to ciasto było też pół kilograma włożone, ponad tydzień temu. Tyle zostało. Dlatego trzeba zajrzeć, co tu się dzieje. Spróbuję je trochę odymić, spędzić na dół i będziemy działać. No dobra, zaczynamy. Spróbuję wydostać zatwór. Dymu. Troszkę je okryłem, żeby nie wyziębiać całego gniazda. Ale nie jest źle tutaj. Za tymi drzewami nie przewiewa tak mocno. No i właśnie. Zobaczcie, ostatnia ramka od zatworu. I co? Została 1/4 tylko pokarmu. Musiałbym mocno ruszyć do przodu i wszystko poszło. One zimą miały włożoną ramkę na wierzch, taką dodatkową. Ale jak widać, wyjadły wszystko. Ta strona jest osuszona. Też tylko troszkę pokarmu. Patrzę, bo tu komórki już są przygotowane, oczyszczone. Czy tutaj widać jajeczka, ale na razie jeszcze nie. Zresztą nie ma słońca, ciężko cokolwiek zobaczyć. Ojejku. Przesuńcie się, przesuńcie się. A jest matka. Jest matka, wędruje i widzicie, czerwiu jest na pół ramki. Tutaj matula czerwona. Druga strona ta sama, tu już jest większość wygryziona. Są larwy, prawie całość są jajeczka. Także można przyjąć, że... O, matka nawet na górę ramki wyszła. Można przyjąć, że miesiąc temu śmiało zaczęły czerwić. Dobra, jeszcze ze dwie ramki. Tutaj widzę, że na tych pokarm jest. Na tych ramkach jeszcze jest pokarm, także spokojnie. Po prostu muszę zamiast zatworu włożę sobie jakąś ramkę taką z pokarmem. Zobaczcie. Widać? Tu. To wszystko to jest czerw. Część wygryziona. I są larwy. No tutaj też. To jest 3/4 ramki. Muszę popędzić, bo mi wyłażą tutaj na górę, na ramki i je pogniotę. Tutaj dla odmiany nic się nie dzieje. Troszeczkę jajeczek na środku. Dobra. Przykryję. Lepiej. Ciężko jest otwierać pierwszy raz. To wszystko jest poklejone.
No i tu mamy pół ramki pokarmu. Tam już jest w porządku. Po prostu matka z czerwieniem przeniosła się na jedną stronę. Tu też wyczyszczona i nic nie ma. Którąś z tych ramek przełożę po prostu na drugą stronę, żeby mniej więcej to gniazdo przesunąć na środek. Ok, to wyłączam, bo tutaj już widzę, że jest dużo pokarmu. Kłom był bardziej uwiązany z tej strony. Ale czekajcie. Tak, no. Jeszcze jest dosyć. No jeszcze tutaj tylko pokażę taki momencik, zobaczcie. Tutaj jest już rozpuszczony pokarm. One sobie albo odsklepiają i tutaj ta wilgoć wchodzi z powietrza po prostu i to się robi taka syta. Albo rozpuszczają pokarm przeniesioną wodą, bo tutaj ta podkarmiaczka jest osuszona z wody. Dobra, czyli te ramki przesuwamy na drugą stronę. I jesteśmy przy następnej rodzinie. Znowu spojrzymy, jak to wygląda. Teraz bez odmiania. A potem one zejdą na ramki. O, widzicie, 2 tygodnie te pół kilo cukru zjadły. Podkarmiaczka. Prawie nic nie ma. Woda poszła. Dobra. Zdejmę te ocieplenia, nadstawkę. Zaraz zobaczymy, jaki tutaj stan jest czerwiu. No, zobaczymy, czy nam pozwolą zajrzeć. Znowu mały zatwór z tej strony. Zobaczcie. Na zatworze mamy tyle. Dobra. Spróbuję je popędzić, bo nie są szczęśliwe. Czy w ogóle coś z tego będzie? Pszczół jest bardzo dużo. Poderwały się. Próbuję atakować, chodzić pod rękawy. Dobra. Delikatnie w górę. Co tu mamy? Niewiele widać. Spójrzcie z tej strony. O, wyjedzona większość, tak? Z tej strony tyle pszczół. Pierwsza ramka. Pierwsza rameczka. Tutaj jest jeszcze taka sprawa, że te większe rodziny były izolowane. Są oznaczenia na daszkach, ale nie można się tym sugerować, że izolacja tak bardzo wpłynęła na to, bo izolowane były po prostu większe rodziny. One miały bardzo dużo czerwiu, nie było na co czekać. Tutaj też nie widzę czerwiu, ale ramka ciężka. A, tutaj pojedyncze komórki na środku. Tutaj się po prostu wygryzł. Jest matka na tej ramce, także wygryziony czerw i podejrzewam, że matka składa jajeczka w tym momencie. Druga ramka. I tu będzie pewnie ta sama sytuacja. Gniazdo z jednej strony, zapasy z drugiej. Te ule nie są lekkie, także coś tu musi być. Tylko jest taki myk jeszcze. Trzeba brać pod uwagę, ile tutaj pierzgi może być. Bo jeśli ktoś nie sprawdzał, jak to wygląda na jesieni, po nawłoci, to może być po prostu sporo pierzgi. No dobra, i tutaj mamy już tyle. Tyle mamy czerwiu. Druga strona. Podobnie. Chcę to ostrożnie, powolutku zrobić. Żeby się nie denerwowały.
Słuchajcie, uciekajcie. Nie jest jeszcze aż tak ciepło, żeby poleciały sobie do swojej pracy. Dlatego bronią się. Dobra, tutaj też czerw. Widać jasno szare pszczoły, czyli młode, wygryzione. Tutaj to samo. Jasne pszczółki się trafiają. Opa. Dobra. Dajcie, przesunę teraz tu. Zobaczymy, co tu dalej. Jak widzicie, pełen ul pszczół. Tutaj wszystkie uliczki są zajęte, także nie mogę zbytnio poszalać. Muszę to ostrożnie robić, nie chcę ich nagnieść. Następna ramka, no znowu dużo czerwi. W tej chwili pewnie gdzieś 1/3, 1/4. Z tej strony nawet więcej było, tylko się wygryzł. No i młode larwy są już. Następna to samo, czyli przez 4 co najmniej ramki mamy czerw. To jest ta rodzinka, która tak aktywnie zaczęła latać, dlatego im podałem tutaj jako pierwszym chyba wodę. Jak widać, była potrzeba. Dobra, jeszcze jedną. Jak oderwę. Co tu mamy? Tu są komórki przygotowane, a tutaj są larwy. Tutaj są larwy. Duży plac larw. No i pół ramki zapasu. Na następne jest jeszcze więcej zapasu, także już tam nie będę grzebał. Mamy po przeglądzie. Złożę i pójdziemy gdzieś dalej. Spróbuję teraz zajrzeć do takiej, no, jednej z mniejszych rodzin. Tutaj co prawda jest chyba 8 ramek, ale tak naprawdę to pewnie na 6 by się zmieściły. Najmniejsze chyba mam na 6 którąś. A tak to jest. No. Takie sile gdzieś są. Widzicie, tak to wygląda. Tak obsiadają, grzeją. Wodę? Chyba tak. Dobra. Gdzie moja zmiotka? Jest. Dobra. Widzicie, ile w podkarmiarce? Zobaczcie, pełno jest. Dobra, zatkam im wyjście, niech sobie siedzą spokojnie. Potem wymienię tę wodę na czystą. Dobra. I tak, od pierwszej uliczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 uliczek, w 7 tam pojedyncze pszczoły, czyli tamta nie jest obsiadana. Mówię, zmniejsz, można było zabrać jeszcze pewnie rameczkę spokojnie, albo dwie. Ale tak zostało. To sobie odsunę. Przełożę potem zatwór, to zostawię za zatworem. One są fajne z pokarmem.
Co tu mamy? Tu też pokarm. Siedzą na nim, grzeją. W komórkach coś grzebią. Dobra. To jest też pokarmowa, fajna ramka. Rodzina nieizolowana. One do końca sezonu sobie czerwiły. Ale tak jak mówiłem, to nie ma się tym co sugerować, bo co oddzielałem te rodziny, izolowałem matki, gdzie było za dużo tego czerwiu. Dobra. Tutaj już są larwy, słuchajcie. Pojedyncze, ale są. Matka zawędrowała na ramkę. Tutaj mamy rozpuszczony pokarm. Trochę dziwnie. Ale jest. Małe to miejsce. Słuchajcie, delikatniutko. Co tutaj? No też larwy. Słuchajcie, tutaj larwy. Coś się dzieje. Pokarmu pół ramki. Jak widzicie, ten kłąb był uwiązany. Wyszedł nieco na wysokość ramek. Nawet się nie przesunęły do tyłu. Także nie jest to tak, że ciepłą zimą wyjedzą. Gdzie rodzina duża, gdzie zaczęły wcześniej czerwić, to wiadomo, z zużycia miesięcznie kilograma przechodzimy na zużycie 3 kg czy 4, no to musi być pokarm. Dobra, no tutaj mamy czerwi już, tu widać kryty, też jest ładny. I znowu rozpuszczony pokarm dookoła. A tutaj pojedyncze tylko są skrytym czerwiem, także trochę larw. No dobra, ale to jest dwie ramki mamy konkretnie zaczerwione. Może jeszcze na tej coś będzie. Pewnie tyle. No. Także nawet te rodziny. O, matka. Zielona matka. Nawet te rodziny mniejsze. No nie są tragicznie słabe, bo to nie ma co tu mówić, bo 6 ramek Dadanta to jest normalny rozmiar rodzinki. Dobra, tu jest fajnie. Na ostatnim zaraz zobaczę. Delikatnie matulę. Pierwsze oderwania nie są łatwe. To jest lekka rameczka, czyli tak naprawdę to zamieni je. Bo tutaj jest wyjedzona. Zobaczę tylko, czy nie ma tutaj czerwiu. Nie, nic tu się nie dzieje, czyli ona pójdzie do zamiany. Z miodem przesunę tutaj i tyle. Dobra, składam. Spróbujemy jeszcze szybko zajrzeć do odkładu. No bo stan rodzin widać jaki jest. Pszczoły jest dużo w tych dużych rodzinach, to naprawdę jest. Są miesiąc do przodu, jak nie lepiej. Takich słabych. Słabych na ten rok. Tu mam dwie, gdzie tam jest tej pszczoły troszkę mniej. Chociaż i tak to jest stan taki, że w innym roku byłbym zadowolony. Dobra. Odkłady zajrzymy tutaj do pierwszego z brzega. Akurat się tak złożyło, że te zewnętrzne są większe. I z tamtej i z tej strony. Ale tu wygodnie jest postawić po prostu. Dobra. Omiecione. Mniej więcej. Ciekawe jak tutaj wygląda sprawa jedzenia. Tutaj powinny chyba jeszcze coś mieć. Chociaż w poprzednim sezonie dużo mniej zakarmiałem, mniej inwertu podałem. A tutaj pusta ramka właściwie. Troszeczkę jeszcze jedzenia, ale minimalnie. Dobra. Nie ma co.
widzę na dnie, że troszkę skrystalizowanego pokarmu wyrzuciły. Czyszczą ramki. Tutaj też, na tej stronie tylko troszeczkę jest. Czyli ogólnie nie jest za bogato. Ale tutaj już coś jest na wierzchu. Czekajcie, ciasno. Takie właśnie kawałeczki powrzucałem, ale nie wiem, półtora tygodnia, dwa tygodnie leżą, nie są zjedzone do końca, także no, chyba nie ma tragedii. To nie mogę otworzyć. Tu jakaś późna węza, nawet nie odbudowana do końca. Troszkę pokarmu. Szału nie ma. Ale tu już widzę czerw. Tu już mamy czerw. Tak, także odkłady też ruszyły. Z obu stron czerw mamy. Matki nie widzę na tej ramce. A, jest na następnej. Na następnej ramce. Wychodzi na górę. Opsa. Jest na następnej ramce. O, widać ją? Widać ją. Wędruje zieloniutka. Tak, tutaj też czerw. Rozpuszczony pokarm. Druga strona. Też czerw. Ok. No i na ostatniej ramce też jest czerw. Dobra, tamtego nie wyjmuję nawet. Matka niech sobie idzie na dół. A ja to poskładam. Dobra. Pokarmu jeszcze im wystarczy. Troszkę się ociepliło przez ten czas. No i pszczółki zaczęły aktywniej latać, widzę. Z innych uli też. Za jakiś czas, nie wiem jak pogoda pozwoli, to może pokażę, jak wyglądają ule, gdzie są matki primorskie. Bo też często pytacie, bo te ule są dwa podpisane i pytacie, jak się sprawują. No zajrzymy, zobaczycie, jak to wygląda. Teraz byłby za długi film, żeby tam grzebać. No i co mogę powiedzieć, słuchajcie. Tak jak już wcześniej mówiłem, jestem zadowolony z tej zimowli. No, pszczoły są w porządku. Nawet na te najmniejsze rodziny na pewno dadzą sobie radę. A tutaj patrząc tak, słyszycie zresztą ptaki. Patrząc tak tutaj po drzewach, to jeszcze ze 2-3 tygodnie i całkiem możliwe, że wystartują klony i będzie co zbierać. W tych dużych rodzinach nic tutaj nie da się zacieśnić, nic zabrać, bo jest tylko jeden zatwór, także ten zatwór w miejsce będzie wykorzystany na ramkę pracy, bo nie chcę, żeby mi przebudowywały plastry i tyle. Będzie wiosna, będzie praca. Jak tylko pokaże się ładniejszy pożytek, to wystartuję z nadstawkami. Może nie wszystkie rodziny, ale tych dużych takich mam chyba 6. Także nawet niech one tylko postarają się, to będzie fajnie. Połowa jest takich bardzo fajnych, no i te dwie sztuki takie do rozwoju jeszcze mają miejsce. Ale to wszystko zależy, jak tam wygląda w gnieździe. Nie zaglądałem, pszczoły są, jest dużo, także nie będzie problemu. A odkłady też w porządku. Też w porządku, jak widzieliście, no tam dwie rameczki zluzowane są, ale na tych czterech ramkach jest pszczół dosyć, żeby odbudować fajną rodzinę. W innych ulach też jest, tak jak zaglądałem, dawałem wodę, też jest fajnie. Dobra, jak coś to piszcie. Ostatnio zaczął się ruch oczywiście, po wiosnę. Na paski, tak jak mówiłem, poczekajcie chwilę, bo wiem, że tutaj jest ciśnienie, żeby leczyć, ale na to jest czas. Będzie na to czas jeszcze w sezonie, słuchajcie. Zobaczycie, jaka różnica będzie. Te pszczoły są zupełnie inne, kiedy leczy się normalnie w czasie sezonu.
żadnego nie odczułem żadnej presji ze strony warozy. Pszczoły przeszły cały sezon rewelacyjnie. Nawet nie było żadnych rujek, mimo tego, że dużo popszczół. Patrzę tak na tą mirabelkę tutaj u siebie. No i już, słuchajcie, białe pąki. Także niedługo. Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na dzisiaj tyle z kamionka. Cześć.